czatownia po deszczu. Czyli taka wymiata się fajnie sprawdza, bo wystarczy no, 10 minut, może nie, pół godziny słońca i można już na niej sobie z powrotem się położyć, bo jest sucha. Dlatego ją tutaj zostawiam, żeby też zapach był. Może by się przyzwyczaiły do zapachu. Niestety w uchwycie na butelkę zgromadziła się woda. Ale uchwyt spełnia swoje zadanie. Tam przechodził rano byk, którego nagrałem. Tam jest fotopułapka. No niestety muszę tam pójść, żeby zmienić kartę w fotopułapce. Niestety trochę zostawię tam ślad zapachowy, ale muszę to zrobić i z ciekawości tak określę mniej więcej, w jakiej odległości on przechodził od czatowni. Liczę jakby kroki. Załóżmy, że tu jest 2, 5, 10. Jakieś 15 kroków sobie spacerował tędy od czatowni, która znajduje się tam. Specjalnie zrobiłem niziutką, taka 40 cm, żeby się nie rzucała w oczy. A wilk, o tutaj był przedwczoraj i tutaj też przechodził inny jeleń, który ma przednią prawą nogę kulawą. Także myślę, że te wilki będą próbowały na niego polować. Tu jest fotopułapka, w której muszę zmienić kartę. I dalej ją zostawię. Zastanawiam się, czy idąc w rzece, w wodzie, nie zostawia się takiego śladu zapachowego jak normalnie po brzegu. I zastanawiam się, czy nie zrobię jakiegoś spaceru takiego z 300 metrów, może 500 metrów jest gdzieś do rezerwatu, żeby nie wchodzić do rezerwatu. Być może ten byk z kulawą nogą już został upolowany. Chociaż wczoraj był chyba o 8:50 nagrany tutaj. Także nie wiadomo. A wilki tutaj grasują. Być może on będzie ich kolejną ofiarą. Znaczy jestem mocno o tym przekonany, że będzie. Dobra, wymieniamy kartę i idziemy na spacer. Wody nie ma dużo, ale niestety bardzo słychać, jak woda no się przelewa. I przez to, że słychać, to tam w dziennej ustoi, to jest godzina 12, trzy chyba młode byki się spłoszyły. Nie widziałem dokładnie poroże, ale wiem, że tutaj tam były. Ciekawe, co się stało z tym kulawem, bo jak patrzyłem, to żaden z nich no, nie kulał. Uciekały bardzo szybko. Także to żaden z nich. A ten kulawy być może już jest upolowany przez wilki. Ciekawe, gdzie go mogły dopaść. Jeśli się w ogóle
dowiem, gdzie go mogłem. Może jeszcze żyje. Ale noga paskudnie wyglądała. Złamanie. Takie jakby trochę powyżej pęciny. I tak jak szedł, to mu się to tak, ach, przykro patrzeć, jakby zawijał. No także dlatego tutaj już krążą wilki. Już dokładnie pewnie mają rozpoznaną sytuację, bo one zawsze jakby przed polowaniem testują stado, czyli specjalnie je płoszą, nie polują, tylko je płoszą. I przez zapachy i obserwacje widzą, czy któryś z tych zwierząt jest słabe albo najsłabsze. No i to atakują. Ale myślę, że jak widzą, że któreś jest ranne, ale byłby niebezpieczny, tak jak byk, to też chyba mu jakby odczekują jakiś czas, że mogą go dopiero atakować, jak już będzie dużo słabszy, żeby nie tracić niepotrzebnie energii i ryzykować, że może coś im zrobić. Klimaty są fajne. Po deszczu trochę przybrało, ale mam nadzieję, że się nie zmoczę. Oj, tam duży dąb chyba trzasnął. Ciekawe, czy nie dzisiaj. Spaceruję po rzece. To mam nadzieję, że dużego śladu zapachowego nie zostawiam po sobie. Jedynie co, to niestety słychać pluski, hałas. I się hałasuje mocniej. Ale już lepiej chyba tędy niż po jakichś jeżynach. Po jakichś jeżynach. Albo po bagnie można nogę utopić i buty. No chyba nie jedno drzewo. Tu kilka. No już się klimat tworzy. A ciekaw jestem, czy dzisiaj rano to nie dęby chyba, tylko muszyny. Nadszedł ich czas, chyba wygląda na to. Chyba rosły bardzo blisko siebie dwie razem. No i tam jeszcze się kilka przewróciło przy okazji. Nie wiem, jak to sprawdzić, czy to jest świeże dzisiaj, czy już wcześniej, ale jest jakaś mała pajęczynka. Także chyba nie dzisiaj rano. Poprzednie opady deszczu. Dość duże drzewo. Gdzie ono ma swój pieniek w ogóle? On tutaj leży. Chyba gdzieś osło obok tego. No mniejsza o to. O nie, tu może być głęboko, bo jakieś zawirowanie. Ten teren jest dość niesamowity. Ta rzeka jeszcze tak sobie dziko meandruje. Jest to nieobjęty niestety jeszcze rezerwatem teren. Rezerwat kończy się jakieś, no nie wiem, jakieś 400 metrów stąd, także to jest teren Lasów Państwowych.
No i tak naprawdę oni tu mogą blisko prowadzić wycinkę, albo chyba nawet przy samej rzece. Ale mogliby zostawić tą część. Mam nadzieję, że w najbliższych latach nic tu się nie zadzieje. Tak naprawdę to tutaj olszyny jakieś tylko, przynajmniej w takim pasie wzdłuż tej rzeczki. Więc może mało atrakcyjne drzewa dla leśników. Niestety po kulawym jeleniu nie ma śladu. Na pewno nie biega tak szybko jak zdrowe. Ale nic tu nie widać oprócz kolejnych wielkich babrzysk. To też na pewno są jeleniowe. Chociaż może i dzicze. Też. Niesamowity klimat takiej małej rzeczki. Fajnie, że jeszcze przybrała po deszczu. Łatwo się tędy nie chodzi. Tutaj gdzieś w tej okolicy widziałem wcześniej ślady wydry. Znaczy, wydry też się pojawiają, chociaż się zastanawiałem, jakie zdobycze mogą mieć w takiej płytkiej wodzie. Tu chyba zbyt wiele. Jakichś ryb większych nie żyje, żeby one mogły tutaj sobie żerować, bo wydra chyba potrzebuje całkiem sporo jedzenia dziennie. Tutaj dopływa kolejny ciek, tam już kolejny, więc rzeka się staje coraz bardziej szersza, ale jeszcze w miarę płytka i o dziwo jeszcze kalosze mam suche. Nie wiem, co to jest i w jakim celu. Jakieś oznaczenie. Co w środku lasu kawałek worka, no to chyba nie lasy państwowe oznaczają, a i tam głębiej jest drugi. No nie wiem, tutaj wszędzie tropy. Niesamowity teren. Słychać było przez chwilę kruka gdzieś tutaj. Może być zwiastun, że gdzieś jest już padlina, chociaż niekoniecznie, bo tylko jeden i mógł przelatywać takim lotem patrolowym. Odszedłem już jakieś 400 metrów, tutaj się koryto robi. Szersze. Nie wiem, czy to było słychać, ale chyba jastrząb. A tutaj widać, że jeleniowate tędy spacerują, bo ich odchody jeszcze się w wodzie nie rozpuściły, czyli pewnie nie tak stare. Chociaż tu jest taki mały prąd, to pewnie by je rozpuszczał dosyć szybko. O, fajne piaszczyste dno. Dużo łatwiej się tędy spaceruje niż brzegiem, gdzie są jeżyny i może być bagno.
No tylko taki minus, że tutaj się hałasuje przez ten plusk. Czy coś się jeszcze wydarzy? Przyroda nieprzewidywalna. Trudno się spodziewać czegoś. Tutaj kolejne wąwozisko. Nie wiem kiedy używane, ale chyba no na pewno nie po ostatnim deszczu, czyli na pewno dłużej niż 24 godziny. Tu jest kolejny taki ciek, który no powoduje, że rzeczka jest znowu szersza, co jest fajne, ale jest bardzo płyciutka. No i klimat tu jest niesamowity. No taka trochę Amazonka w polskich warunkach. Sprawdzałem na mapie. Jeszcze nie jestem w rezerwacie. No także kawałek jeszcze mogę przespacerować. Ale jak do tej pory tylko jeden kruk i to takim liniowym chyba lotem prostym nie krążył, no także będzie trudno znaleźć coś po wilkach, przynajmniej nie teraz. Spacerując tym odcinkiem rzeki już tam prawie w stronę rezerwatu, przy rezerwacie zawróciłem i wracam z powrotem. No tam też jest jakieś 400 metrów myślę i na tym odcinku w ogóle nie ma tam bobrowych ani żadnej, nie widać ich no, śladów bytowania. Czyżby to wilki miały na nie jakiś taki wpływ? Czy ta rzeka jest no co, zbyt, nie wiem, płytka? Czasem na mniejszych rzekach, jakichś ciekach się widuje, a niestety tutaj ich nie widać. Czyli być może po prostu wilki też mogą je w jakiś sposób redukować, żeby tutaj drzew nadmiernie nie zjadały. I tak sobie idąc tą rzeką, takie dziwne znalazłem korzeń, który wygląda jakoś, no, wygląda jak nadjedzony, stary zrzut chyba. No nie wyglądał jak korzeń, ale już pewnie długo leży. Nie wiem jak długo. No nie mogę ostrości złapać chyba zbytnio. Może przez to, że na wodzie i woda się porusza. No nie, coś tu fiksuje aplikacja. Okej, teraz chyba przestała. Ale nie ostrzy, dobra, mniejszą to. Taki tutaj jakiś, nie wiem czy nadjedzony. No niestety w wodzie myszy czy inne ssaki, gryzonie chyba z niego zbytnio nie korzystają, więc załóżmy, że go wyrzucę gdzieś na brzeg. Może tutaj w jakiś sposób myszki dokarmię czy inne zwierzęta, które potrzebują na przykład w zimie jakichś minerałów czy wapnia. Wracamy z powrotem. No niestety po kulawym jeleniu nie ma żadnych śladów. Chyba dobrze dla niego. Ani też krukowatych zbytnio nie słychać, w tym przynajmniej
tej części lasu, więc wrócę z powrotem w miejsce, gdzie jest babrzysko, gdzie był widoczny wilk przedwczoraj i dwa wilki chyba jakieś 5-6 dni temu. Może tam się coś wydarzy.